Spada szczególny dzień dla nas Polaków. I choć odzyskanie niepodległości większość z nas ma prawo nie pamiętać, trochę jak swojego chrztu jeśli ten miał miejsce w dzieciństwie to nie zmienia to stanu rzeczy, że wydarzenia z przeszłości mają wpływ na naszą teraźniejszość koniec końców nasza ziemska ojczyzna stała się wolna i niepodległa innym krajom i nie musimy żyć pod dyktandem innych. Sądzę, że to umiłowanie wolności jest gdzieś głęboko wpisane w nasze polskie DNA. Dzisiejsze słowo Boże z Księgi Przypowieści dotyka właśnie spraw narodowościowych. Brzmi ono tak: Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Możemy się zapytać, jaka to sprawiedliwość może nasz lud wywyższać? Czy może chodzi o to, że Polska winna być Chrystusem narodów, a my ze smutnymi minami? Powinniśmy konsekwentnie przez kolejne wieki wspominać kiedyś wyrządzone nam krzywdy? Myślę, że nie o takie źródło sprawiedliwości chodzi autorowi tekstu przypowieści, choć intuicja zmierzająca ku Jezusowi będzie jak najbardziej na miejscu. Czy więc Jezus może winien zostać koronowany królem Polski w takim razie, a Kościół w całej różnorodności konfesyjnej powinien rządzić państwem tak, aby sprawiedliwość wywyższała lud? Myślę, że. I nie o to chodzi ze stawianiem Jezusa na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale tak, to w nim i tylko w nim jest źródło sprawiedliwości. I to nie tylko dla naszego narodu. Dwa tysiące lat temu Boży Syn Jezus Chrystus, umierając na krzyżu Golgoty, dał wolność od mocy grzechu tym, którzy w niego wierzą. I co ważne, ta oferta skierowana została do ludzi każdych czasów i każdej, powiedzielibyśmy, ziemskiej ojczyzny. Bowiem, jak pisał Paweł Apostoł. Nie masz Żyda ani Greka, a więc zbawienie jest darem dla ludzi z różnych kultur. W Starym Testamencie czytamy: Sprawiedliwość wywyższa lud, lecz grzech jest hańbą narodów. Dziś wspominamy jak 102 lata temu Polska. Nasza ziemska ojczyzna, z której jesteśmy dumni, została wyzwolona spod jarzma zaborców. 2000 lat temu Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu uwolnił wierzących spod władzy śmierci, piekła i szatana. Moc grzechu została przez Jezusa złamana, a my możemy żyć w wolności dzieci Bożych. Ciesząc się taką najwspanialszą z wolności, piętnujmy grzech, szczególnie grzech pychy, polegający na tym, aby narzucać innym nasz światopogląd. Niech nasze codzienne życie, pełne szacunku dla życia, dla drugiego człowieka, będzie najlepszą i najtrwalszą reklamą Królestwa Bożego. Bowiem narzucanie innym tegoż królestwa na siłę nie tylko może trwale zniechęcać, ale też nie ma nic wspólnego z naszym dumnym polskim umiłowaniem wolności. Zostańcie z Jezusem.